Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Ze studia Rzeczpospolitej wita Państwa Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan Piotr Markowski, prezes zarządu firmy Korab. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, będziemy rozmawiać o branży, w której działacie. Branża energetyczna, branża odnawialnych źródeł energii. No właśnie, jak to powinno być z tymi odnawialnymi źródłami energii? Jaką powinny pełnić rolę w miksie energetycznym? Odnawialne źródła energii są w tej chwili najtańszym sposobem generowania energii elektrycznej i to jest kwestia niedyskutowalna. Wiatr na lądzie i fotowoltaika to jest najtańsze rozwiązanie. Ale zawsze jest jakieś... Ale niestety to jest, jak wszyscy wiemy, źródło niestabilne. Wiatr wieje wtedy, kiedy wieje. Słońce świeci raczej w dzień, a nie w nocy. Więc mamy wyzwanie, jest tanie, ale nie zawsze jest dostępne. A potrzebujemy prądu również w nocy, potrzebujemy rano, potrzebujemy wieczorem. Więc musimy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli mieć źródła, które są stabilne przez całą dobę. Takim źródłem są w tej chwili elektrownie węglowe, z których za chwilę zrezygnujemy. Ich czas życia dobiega końca. To nawet nie są ograniczenia związane z kwestiami klimatycznymi. Po prostu to są stare bloki węglowe i albo trzeba byłoby wydać gigantyczne pieniądze na ich odbudowę, co jest dzisiaj nieopłacalne. Więc to jest temat węgla jest skończony. To już nie są dyskusje, które mogą się odbywać. Węgla w perspektywie kilkunastu lat nie będzie. Pojawia się oczywiście atom, natomiast to jest pieśń jeszcze przynajmniej paru lat przed nami. No i jest pytanie, skoro to OZE jest takie tanie, bardzo dynamicznie jest rozwijane, czy możemy je spróbować, żeby OZE pojawiło się przez całą dobę? Czy jest jakieś takie rozwiązanie? I co jest? Magazyny? Magazyny to za chwilę. Jeszcze powiem o jednej rzeczy przed magazynami. Świeci słońce, jest dużo energii produkowanej. Co za tym idzie? Cena jest odwrotnością ilości wyprodukowanej energii. Pogarsza to opłacalność inwestycji, więc inwestorzy się pytają, a nie dałoby się rozciągnąć trochę tej produkcji? I tu nam wchodzą urządzenia, które moduły nie są po prostu skierowane do słońca, ale śledzą słońce. Systemy nadążne, inaczej nazywane trackerami, które startują dużo wcześniej i kończą pracę dużo później. Mamy trochę rozciągnięty ten profil energii. Na przykład w godzinach, o ile może to przedłużyć pracę, no jak rozumiem, farmy fotowoltaicznej? To jest tak naprawdę ta pierwsza, ostatnia godzina, wtedy jest największy. Tamta tracker startuje i mamy od razu pik produkcji energii. Zwykła farma tak powoli się rozwija. To jest powiedzmy ta pierwsza, ostatnia godziny. To jest pierwszy element. Technologia jest gotowa, jest dostępna, jest bardzo popularna, szczególnie na południu Europy. Tamci inwestorzy wcześniej w to zainwestowali. Drugi element, wspomniane przez pana magazyny, myślę, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy case z Kalifornii z 28 kwietnia tego roku. Była rekordowa produkcja energii elektrycznej z magazynów energii. Kalifornia ma zainstalowane około 25 gigawatów mocy wytwórczych i tego 28 kwietnia z tych 25 gigawatów ponad 7 gigawatów było z magazynów energii w piku, co pozwoliło Kalifornii do późnych godzin wieczornych nie importować energii elektrycznej. Pozwoliło do godzin, jeśli pamięć mi nie myli, 9:10 wieczorem wykorzystywać magazyny energii. Czyli znowu jeszcze trochę rozciągnęliśmy ten moment, kiedy to źródło jest stabilne. Co dalej? Pojawiają się dyskusje, ale magazyny energii są drogie. I jest w tym wiele prawdy. Dzisiaj to nie jest tanie, najtańsze rozwiązanie. Natomiast znowu mamy informacje z firmy CATL, głównego dostawcy ogniw bateryjnych do Tesli, że w tym roku planuje obniżyć cenę
ogniw bateryjnych o około 40%. Za tym pójdą obniżki magazynów, cen magazynów konsumenckich, cen magazynów przemysłowych. Jednocześnie widzimy, że technologia tej gęstości energetycznej magazynów cały czas się poprawia, bo to też jest wyzwanie, że te magazyny są ciężkie i relatywnie mało energii magazynują. Jak się połączy te rzeczy, teraz jesteśmy w zasadzie krok przed rewolucją, w której magazyny energii będą absolutnie powszechnym rozwiązaniem. Co jeszcze myślę jest w tej chwili ważne, żeby wspomnieć, żebyśmy nie destabilizowali systemu energetycznego. W nowej odsłonie programu Mój Prąd powinien rząd zadbać o to, żebyśmy instalowali łącznie falownik z magazynem energii. Wtedy możemy zwiększyć tą tak zwaną autokonsumpcję, czyli używam swojego własnego prądu w gospodarstwie domowym nawet do 90%. To jest gigantyczną ulgą dla systemu energetycznego. A proszę mi powiedzieć, jaką rolę w tym wszystkim, w tych wszystkich procesach, które pan opisał, może odegrać rozwiązanie określane jako agrofotowoltaika, czyli agro-PV? Tak, i to jest, myślę, że nim powiem, jaką może odegrać rolę, to powiem, z czym się rolnikom kojarzy PV. A więc kojarzy im się, bo zrobiliśmy badanie, spotkaliśmy się z ponad 40 rolnikami w Polsce, różne wielkości gospodarstw. Chcieliśmy zrozumieć, jakie jest ich nastawienie do fotowoltaiki i też do agrofotowoltaiki. Rolnikom fotowoltaika kojarzy się z tym albo udana instalacja i oszczędzają pieniądze, albo ktoś im sprzedał nie to, czego oni potrzebują, albo w inną stronę, nie w tą, co trzeba ustawione, albo były za wysokie koszty. A poza tym każdy teraz dzwoni z fotowoltaiką, odczepcie się ode mnie. Więc to była pierwsza reakcja. Następnie zadaliśmy pytanie, a co z agrofotowoltaiką? A co to jest agrofotowoltaika? Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Agrofotowoltaika to jest nie zastąpienie na polu, którym były uprawiane zboże czy ziemniaki, postawienie farmy. To nie jest agrofotowoltaika. Agrofotowoltaika to jest tam, gdzie główna rola to jest dalej produkcja żywności, a dodatkowo produkujemy energię elektryczną, poprawiając opłacalność, nazwijmy to, ogólnej produkcji czy posiadania danego areału ziemi. Ta konstrukcja stoi na odpowiedniej wysokości. To są wysokie konstrukcje, więc mogą pod nimi przejeżdżać maszyny rolnicze. To nie są takie zwykłe farmy fotowoltaiczne, które widzimy. To są dedykowane, dużo mocniejsze konstrukcje. Na górze są zamontowane moduły fotowoltaiczne, które są rozstawione tak, żeby mogło dalej słońce przezierać. I to jest szansa dla rolników. W różnych krajach te liczby są różne, ale tak mówi się, że rolnik może poprawić zysk z hektara o 80, nawet ponad 100%. I od razu się pojawi pytanie, no ale to zacienia, to będą niższe plony. I to jest prawda i nieprawda. Mamy szereg upraw, w których tak naprawdę ten cień jest pożądany. To są miękkie owoce, to jest borówka amerykańska. Oczywiście mamy taką produkcję, dla której agrofotowoltaika da trochę niższe plony. Tutaj jest kwestia i tu jest zadanie przed regulatorem, żeby powiedzieć, jakie jest takie minimalne ograniczenie plonów. W różnych krajach, ale to się mówi gdzieś 80%, dalej musi być tych plonów, które były przed postawieniem agrofotowoltaiki. Dlaczego o tym mówię? Żeby nie wykorzystać agrofotowoltaiki jako sztuczki, żeby budować farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych, żeby nie powiedzieć,
To jest agrofotowoltaika, pod spodem tam posiałem jakieś tam roślinki, coś tam zbieram i udajemy, że to jest tak naprawdę agrofotowoltaika. Musi być jakieś ograniczenie. Ta konstrukcja nie może ograniczyć produkcji rolnej więcej niż 20%. A proszę mi powiedzieć, i co na rolnicy na to rozwiązanie? I rolnicy mówią, eureka, to jest świetne, ale czy to się da zrobić w Polsce? No i niestety nie da się tego zrobić dzisiaj w Polsce w naszych uwarunkowaniach prawnych. Stawiając taką konstrukcję, musimy dokonać odrolnienia ziemi. Jak odrolnienie ziemi, tracę prawo do dopłat bezpośrednich, zmienia się rodzaj podatku, który płacę, nie płacę już podatku rolnego, cały business case się przewraca. To, czego potrzebujemy, to zmiana prawa, która by umożliwiła to dualne użytkowanie ziemi. Oczywiście z tymi ograniczeniami, o których mówię, bo to, co można teraz najgorszego zrobić, wylać dziecko z kąpielą, to zrobić przepisy, które pozwolą na udawanie agrofotowoltaiki, a nie robienie prawdziwej agrofotowoltaiki. Czyli jak bardzo często we współczesnej branży energetycznej, no po prostu, potrzebne są odpowiednie przepisy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Markowski, prezes firmy Korab. Jeszcze raz dziękuję.